Jabłka i gruszki, które kojarzycie typowo deserowo, dziś posłużą nam jako dodatek do pysznego i zdrowego obiadu. Indyk przygotowany z dodatkiem tych owoców, z aromatycznymi przyprawami i suszonymi śliwkami skradnie wasze serca. Do dużego naczynia trafiają 3 łyżki oliwy, 1 łyżka octu balsamicznego, 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka mielonego kminku, 2 łyżeczki majeranku oraz łyżeczka gałki muszkatołowej. 2 liście laurowe. Do marynaty wkładam 1 kg piersi z indyka. Wszystko dokładnie mieszam. Naczynie ląduje w piekarniku na 45 minut, 185 stopni. Kroję 2 jabłka i 2 gruszki. Świeże owoce trafiają do naczynia z mięsem razem ze szczyptą cynamonu i kardamonu. Dorzucam po 100 g suszonych moreli, śliwek i żurawinę. W wesołym towarzystwie owoców indyk wraca do piekarnika na kolejnych 20 minut. Ostatnie 10 będzie piekł się odkryty. Nasz indyk wrócił z piekarnika. Pachnie po prostu pięknie i wszyscy ci, którzy twierdzą, że mięso indyka jest bez smaku, powinni koniecznie spróbować tego przepisu. Jest nie tylko zdrowy, ale też pyszny. Pamiętajcie o przydatnych linkach. Jeśli szukacie innych zdrowych przepisów, wiecie, gdzie je znaleźć. Subskrybujcie Allegro Kuchnia. Do zobaczenia.